różnicą 2 punktów. A to już wyścig 5. Kuciapa i Kłopot ze strony ZK Żytu, Drabik i Czechowicz. To zawodnicy reprezentujący drużynę gospodarzy. Walczył tam Drabik w tym pierwszym łuku z Maciejem Kuciapą. Jednak Maciej Kuciapa rozpoczyna te zawody znakomicie. Szybki motocykl. Kuciapa na pierwszej pozycji, drugi jedzie Drabik. Kłopot na trzeciej pozycji, ostatni jedzie Czechowicz. Próbuje Drabik szukać swojej szansy bardzo blisko bandy. To prawdziwy fighter, wojownik żużlowych torów i zapewne spróbuje zbliżyć się do Macieja Kuciapy, co właśnie czyni. Napędził swój motocykl tam bliżej bandy, nabiera odpowiedniej prędkości. Teraz skontroluje do krawężnika. Emocjonujemy się walką Macieja Kuciapy i Sławomira Drabika. Kuciapa nie popełnia błędu, jedzie bardzo pewnie. Natomiast Sławomir Drabik ma spory apetyt na to, aby wyprzedzić ex-rzeszowianina. Tam poza kadrem naszej kamery Grzegorz Kłopot, ale teraz Drabik wyprzedza Macieja Kuciapę. No i ambicja została nagrodzona. Sławomir Drabik otrzymuje uzasadnione brawa od widowni opolskiej.